Cześć Wam. Dzisiaj będzie filmik o karczerze, który coś jest z nim nie tak. Strasznie haracze silnik. Haracze już mówię, tak jak kreator. Uczy się od swoich mistrzów. I to jest po prostu rozbiórka tego karczera. Posłuchajcie sobie w ogóle, jak on chodzi. Teraz dobrze, cichutko się, nie gładko chodził. Dobrze. Źle. W pionie już jak go postawię. Bardzo źle. Tak go dam. O, chodzi elegancko. Coś jest nie tak. Wyłącza się w ogóle. Tak, coś jest z nim nie tak. Spróbujmy go otworzyć i zobaczyć, co w ogóle tam siedzi w środku. Jeszcze nigdy tego nie otwierałem, takiego karczera, więc będzie coś ciekawego. Co my tu mamy? Taki coś. Widać, że jest lijonek, płytka, silnik i silnik, który jest podłączony z taką turbiną. Tutaj próbujmy to włączyć. Czyżby padł lajonek? Dobra. I to jest lajonek 3,6 V. Bym chciał wyciągnąć w ogóle sobie z ciekawości tamtą. Tu jest ta taka rura, przez którą płynie, zasysa właściwie do butelki wszystko. Tak, żeby to wyciągnąć, to ja musiałbym najpierw co tu zrobić. Ale widzicie, że ciągle miga dioda. Nie wiem, może jakieś zabezpieczenia są. Chwila. Aha. Coś takiego. Połączone z tym silniczkiem. Ja teraz włączę sam silniczek, zobaczymy, jak to będzie chodziło. A, walnięty jest ten silnik, cały wirnik. Już wiem, co jest uszkodzone. Uszkodzone jest. Widzicie? Lata cały czpień od silnika. I to jest powodem usterki. No to czyli mamy diagnozę. I teraz pytanie, skąd taki silnik wytrzasnąć? Ale skoro już to rozebraliśmy, to zobaczymy sobie tego lajonka. Jakie on ma oznaczenia tutaj. Żeby było z ciekawości. Czekajcie, może postaram się to lepiej tutaj złapać. Więc mamy takie tutaj wartości tego lajonka. Lion. Co, jak najlepiej pokazać te napisy na tym, ale ta kamerka. Troszeczkę problemy. Mogłem telefon podpiąć. No
słowa, ostrość. Czyli mamy wartości 3,6 V, 1,1 Amperogodziny, 3,96 Watogodziny, Made in Germany. Lejonek. I teraz zobaczmy sobie silnik, skoro już się dostałem do tego. I właśnie to jest uszkodzone. Widzicie? Lata cały ten trzpień. Jakbym go wyciągnął, wyciągnąłem cały ten jakby wirnik. O kurna. Lata. Patrzcie. No nie wiem, czy to da się naprawić. Żeby silnik rozbierać, jeszcze takiego silnika nie rozbierałem. Ale generalnie się rozpadł, że tak powiem. A tu mamy na nim jakieś jeszcze informacje. Staram się też pokazać, jeżeli to kamera złapie. Widzicie? Może drugą stroną będzie wtedy. Albo wróconą chyba. Nie chyba, ale na pewno. Jezus, złapać w ogóle ten obraz. Może zasłonię. No za jasną żarówę mam. No łap tą ostrość. Oj, mogłem podłączyć telefon. Mogłem podłączyć telefon, kochani. Takie tutaj ma informacje. Może ja przeczytam. FK280SA 3525 KD245Z25 Made in China. I wiecie co? Się to w ogóle da otworzyć? O, nie ma sensu. Nie ma sensu. Uszkodzony. Cały ten jest. Tu chyba była jakaś taka... Jakby tu była jakaś taka... tulejka założona. Tak, żeby to trzymało po środku. Może tulejka wypadła, nie wiem. Ja nie mam takiego silnika, tak więc ja tego raczej nie naprawię. Musiałbym zrobić taki silnik do karczera. I tyle. Łapy pobrudzone. Przy takiej robocie jak zawsze. Ja na tym zakończę filmik, bo to już wiadomo, o co chodziło z tym karczerem. Tylko chciałem wam pokazać, może co to jeszcze. Płytka. Płytka. Jeżeli chodzi o płytkę. Co my tu mamy? Tu jest włącznik. Włącznik. Którym włączamy to. Silnik. Tu jest ładowanie podpięte. I wygląda to w ten sposób. Taka płyteczka. Z drugiej strony nie mamy nic za bardzo. No i lejonek podpięty do płytki. Tak wygląda karczer od środka. Ja już kończę nagrywanie. Muszę to pewnie sobie pokazać, bo dała mi to do sprawdzenia. I pokażę jej, o co chodzi z tym karczerem. Kończę, trzymajcie się. Pozdrawiam. Dobra, nie byłbym sobą, gdybym nie szukał, nie kombinował.
rozwaliłem taki stary silniczek i tam była taka super fajna tulejeczka, którą przylutowałem tu na ten czpień, żeby po prostu złapiostość może jakoś lepiej. O, widzicie? Przylutowałem ją na ten czpień, żeby on był idealnie prosto. Nie wiem, ile to potrzyma. Lutowałem go na taki kwas, bo to wiadomo, jak się lutuje takie rzeczy nietypowe, to cyna się nie chce trzymać dobrze. Zobaczymy, jak to potrzyma, ale patrzcie, jak teraz chodzi to wszystko. Cichuteńko. Elegancja Francja. Jeszcze myślałem, żeby może taką żywicą epoksydową go tutaj tak zakleić, ale zobaczymy, jak będzie trzymało na tym. Na tej cynie. Chodzi elegancko, jak nówka. Jeszcze nasmarowałem go takim tawotem maszynowym. Także jakoś się udało to zregenerować. Ja to wszystko poskładam i jak już będzie złożone, to dokręcę dalszą część filmiku. I będę to wszystko pewnie montował w edytorze wideo. Słuchajcie, ja zrobiłem ten silniczek dzięki temu, że znalazłem w szafce jakiś taki silnik stary. Nie wiem, prawdopodobnie od jakiegoś napędu DVD czy czegoś. Nie wiem, czego to było, ale z niego wyciągnąłem tulejkę, do którego przełożyłem tutaj, zalutowałem, wszystko poskładałem już i patrzcie, jak to teraz chodzi pięknie. No chodzi, kurde, jak nóweczka. Żadnego haratania, zgrzytania, silnik chodzi po prostu jak po maśle. Ja to składam do kupy i pewna osoba będzie mega zadowolona, bo niestety musiała myć ręcznie szyby. A takim karczerem zawsze jest o wiele wygodniej i szybciej i łatwiej. Także ja kończę filmik. Uważam, że udało mi się jakoś fajnie to zrobić. Taka mała przygoda z naprawianiem a la Kreator. Pozdrawiam cię, Kreator, jeżeli to w ogóle kiedyś będziesz oglądał. Spoko z ciebie gość, paczka doszła. I co? I kończę filmik. Było na tyle. Cześć wam wszystkim. Dobra, takie podsumowanie już końcowe. Wszystko złożone. Zbiornik założony, skręcone. Karczer działa jak nówka. Także uważam, praca za skończoną.